Witam Państwa serdecznie. Kolejny raz malutka prezentacja wideo, bo tak jest najłatwiej nam się porozumiewać na odległość. Nie ma prostszej metody. Od pewnego czasu wraz z firmami z nami współpracującymi szukaliśmy najlepszej folii do zastosowania na floku, na tym co robimy na co dzień, co Państwo u nas zamawiacie. Szukane jest to do różnych zastosowań. Poprzez zdobienie na wizytówkach, dodatkowo na wieszakach możliwość zdobienia, kartach świątecznych i tym podobnych. Szukaliśmy, różne folie mieliśmy, różne folie próbowaliśmy, nie bardzo to wychodziło. Mamy już to opanowane, znaleźliśmy odpowiednią folię i co warto powiedzieć? Te dwa przykłady na druku są zrobione na floku wiskozowym, najkrótszym floku i ważna rzecz, najlepszy efekt, najlepsza trwałość trzymania się na druku będzie na tego typu flokach. One są najmniej przyjemne w dotyku, nie są tak miękkie, tak puszyste, ale stosowane często, na przykład na wizytówkach, rzadziej na rzeczach jakichś plastikowych do zdobienia, ale można to zrobić. I tak jak mówię, tutaj mamy tak, tu jest najkrótszy flok, tutaj mamy 0,75, tutaj jedynka. Tylko tak, to są dwa różne, wiskoza, poliamid. Na najdłuższym, jak to widać tutaj, da się to zerwać, ale tego typu nadruk jest mniej trwały. Czym wyższy flok, tym nadruk będzie mniej trwały. Tutaj mamy na czarnym floku zrobiony nadruk. Jest on również do usunięcia, ale jak widać, tutaj już było uszkodzone przez nas wcześniej, ale tu jak się naprawdę mocno zaczyna drzeć, dopiero to schodzi. Na normalne użytkowanie, gdzie powiedzmy nie drzemy pazurem, a dotykamy, nie ma problemu. Jest to w miarę trwałe, nie jest to idealne, ale jest ok. Dodatkowo nie mieliśmy tu możliwości zrobienia próby na tym rodzaju floku, ale jeszcze niższym. Zrobimy to w najbliższym czasie. Już tutaj mamy próbkę folii srebrnej, którą wykorzystamy i zrobimy. Również tą wiedzą się podzielimy. Najlepsza trwałość na najkrótszym floku. Tak jak wspominałem, tu próbowaliśmy, aż niemiły dźwięk, zerwać. W ogóle tego się nie da zerwać. Jest niemożliwe. Oczywiście. Niemożliwe. Mocniej pojadę pazurem, pewnie zerwę, ale w porównaniu z tymi, które przedstawiłem, ten flok jest najbardziej wytrzymały. Będziemy próbowali na naszych produktach zrobić próby wysokości floku tego typu dla wiskozy, dla innych rodzajów, aby sprawdzić, czy wytrzymałość folii, trwałość na druku będzie tak samo dobra dla tych innych wartości, żebyśmy mieli pełną obrazowość sytuacji, żebyśmy wiedzieli na jaki produkt, jaki możemy zastosować i czego się obawiać, spodziewać. Ważna informacja, będziemy zamawiali już po świętach najbliższych, czyli po 1 listopada i będziemy posiadali na stanie folię w kolorze srebrnym i złotym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie zainteresowany nadrukiem dodatkowym nadrukiem na floku, złoceniem, zapraszam, te dwa kolory będą. Kolejne rozmawiamy, ustalamy z producentem, co może nam zaproponować, czy inne kolory może dla nas wykonać. Jeśli będziemy posiadali paletę możliwych kolorów, będziemy ją przedstawiać na pewno na stronach naszych. Dodatkowo będziemy zamawiać na stan najbardziej popularne, najbardziej chodliwe kolory. Te, które uważamy, że będą najlepsze. Czyli raz jeszcze, najkrótszy flok, najlepiej to wszystko wygląda, najbardziej trwałe. To jest bardzo szeroko stosowany przez nas flok 0,75. Tutaj jest to niezłe, ale jest to do uszkodzenia, do zdrapania. Najgorzej na najdłuższym, no po prostu, no nie ukrywajmy, milimetr floku to jest dużo, trzeba go po prostu nieźle
zgnieść. No i on cały czas na tych włoskach sobie sterczy. To nie jest dociśnięte do kartki na tyle mocno. Na razie to wszystko. Dziękuję.